O, jak patrzę, to wielu nas dzisiaj. Bardzo się cieszę z tego. When I'm looking out, I can see there's lots of us here today, and that makes me very happy. Kochani, będziemy mogli przeżyć dzisiaj wspaniałe chwile. We're going to be able to experience some a great time together today. I powód tych wspaniałych chwil jest przynajmniej potrójny. And these are the special moments that we're going to be able to have. There's three reasons. Po pierwsze, kończymy dzisiaj tydzień modlitwy. Firstly, today we are ending our week of prayer. Ja mam nadzieję, że wszyscy pamiętaliście o tym w tygodniu. I'm hoping that you all remembered that throughout this week. I chociaż niektórzy mi przypomnieli, że zapomniano tydzień temu to ogłosić. And despite the fact that a few people reminded me that last week we forgot to announce it. Faktycznie tydzień modlitwy, bo o tym była mowa, jest każdego roku i każdego roku spotykamy się każdego dnia na tym miejscu. And this is an annual thing, and this happens on a yearly basis. We meet every single evening throughout that week of prayer. Byliśmy tutaj każdego dnia. And we were here every day. I modliliśmy się tutaj razem każdego dnia. And we were praying here together every day. I wiem, że na niektórych miejscach też się spotykaliście w domach. And I know that in some separate houses and venues you're also meeting. Więc to jest nasz pierwszy powód do radości dzisiaj. This is our first reason for happiness. Nie dlatego, today. Że się tydzień modlitwy kończy. Not because the week of prayer is ending. Ale dlatego, że ten tydzień modlitwy zbliżył nas do siebie i zbliżył nas do Pana Boga. But because the week of prayer has brought us closer together and us closer with God. Jest drugi powód do radości dzisiaj. And the second point of happiness for today. Tym drugim powodem jest to, że studiowaliśmy wspaniałą rzecz o nadziei adwentowej. That we're able to study the wonderful topic of the hope of the advent of the second coming. A i ja dostałem bardzo podobny tytuł kazania na dzisiaj. And I have a very similar title for my sermon today. Mówiłem wam tydzień temu o tym, że będziemy kontynuowali w tym tygodniu te same myśli o niebie. I said a week ago that we're going to be continuing with the theme of the thoughts on heaven. Tak więc będziemy to za chwileczkę robili. So we're going to be doing that shortly. Ale jest trzeci powód teraz bardzo wielki dla nas. There's a third point that's also very big for us today. Ten trzeci powód dotyczy jednego naszego brata. This the third point is pertaining to one particular brother here in the church. Ma na imię Ryszard. His name is Richard. A na nazwisko ma Wdzięczkowski. His last name is Dzięczkowski. I obchodzi 93. urodziny. And he's got his 93rd birthday. Bracie Ryszardzie, pośpieszyłeś się ogromnie, dlatego że pamiętam, jak na 90 ci składałem życzenia, a ty już masz 93. Brother Richard, it's gone very, very quickly because I remember when it was your 90th birthday and now it's 93. Dlatego, drogi bracie, chcemy ci złożyć, ja w imieniu całego zboru, najlepsze życzenia. So, dear brother, we want to wish you from me, but from the whole church, the warmest of wishes. Cenimy twój uśmiech zawsze i twoją pogodę ducha. We value your smile and your gentle spirit. I życzymy ci, aby tego nigdy nie zabrakło, ani na moment. We wish that you will never lose that, not even for a moment. Tak więc niech Bóg ci szczególnie błogosławi. So may God specially bless you. Tutaj już diakoni wręczają tobie życzenia i jakiś mały drobiazg. The deacons are already giving you your wishes and a few little gifts. I ja także nie mógłbym sobie darować, aby nie uścisnąć swojej dłoni. And also I needed to come and to shake your hand and give you a hug. Tak więc mamy już trzy powody, o których mówiłem. So we've got three reasons that I was talking to you about. I chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że tych powodów byłoby jeszcze znacznie więcej. And friends, I want to tell you that there'd be a lot more reasons to be happy about. Przechodziłem koło dzieci dzisiaj i tak sobie pomyślałem, oj, dzisiaj jakoś się tak złożyło, że nie mieliśmy niczego dla dzieci specjalnie. I was walking past the children today and I realized, oh, we haven't actually organized anything special for the children for today. Tak więc chciałbym, moi drodzy, wam powiedzieć, że ostatnio dla dzieci żeśmy także śpiewali razem z dziećmi jedną piosenkę. So friends, I want to tell you, recently we've been singing with the children a special song. Pamiętacie słowa? Children, do you remember the words? Do you remember the words to the song that we were singing? Oh, children, do you love Jesus? Zaśpiewamy to, moi drodzy, wszyscy razem? Shall we sing this song again together? My dla dzieci teraz? Us for the children? No nie mogę darować sobie tego, abyśmy dzisiaj z dziećmi nie śpiewali. I can't handle the fact that we don't sing today with the children. W takim razie together. Idę tutaj do instrumentu, żeby to zaraz przypomnieć. Oh, children, do you love Jesus? Yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? Why do you love Jesus? Love me, it's the reason we all want to love him.
I'm not so sure if the children were singing so nice or the elders. But anyhow, I would like to invite you once again. Let's sing it a second time and now be brave a little more. Children, where are you? Can I see the hands of children? I didn't invite you to come to the front. Well, no, everyone is grown up, okay. They are so tired they can't lift their hands. All right. Oh, children, do you love Jesus? Oh, yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure you love Jesus. Then why do you love Jesus? Moi drodzy, już macie na ekranie w tej chwili tytuł dzisiejszego kazania. Friends on the screen, you can see the title of today's sermon. Niebo i jak tam będzie? Heaven, how will it be? Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to było od razu to, co zapisane jest i było czytane, ale chcę jeszcze raz powtórzyć z pierwszego listu Jana, z trzeciego rozdziału i tam pierwsze trzy wersety. The first thought that came to my mind with this was what was read earlier today for our scripture reading, and it comes from 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Chciałbym dzisiaj przeczytać to z nowego przekładu, którego prawdopodobnie nie znacie, z tak zwanej Biblii Toruńskiej. I'd like to read this from a new translation of the Bible, one you may not be familiar with, and it's from the Bible, the Toruński translation. Posłuchajcie, jak to brzmi. Let's listen to how it rings. Zobaczcie, jaką miłość daje nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Świat dlatego nas nie zna, ponieważ Jego nie poznał. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie zostało ukazane, kim będziemy. Lecz wiemy, że gdy On się ukaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go bowiem takim, jakim jest. A każdy, kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza siebie tak, jak On jest czysty. And in English it reads, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves, just as He is pure." Kocham ten fragment i lubię do niego sięgać wielokrotnie. I love this text and I love digging and reaching into it. Dlatego, że te teksty mówią mi o tym, co się z nami stanie, kiedy będziemy tam. Because this text is telling us what's going to happen to us when we're with God. I zawsze podkreślam, że nigdy się nie stanie nic tam, jeśli się nie stanie wcześniej tu. And it says that underlines that nothing's going to happen up there in heaven what isn't going to happen down here. Wiecie, taka tęsknota w sercu wszystkich ludzi była na przestrzeni wszystkich wieków. This longing in our hearts has been throughout humanity throughout history. Zawsze ludzie marzyli o czymś, co będzie tak cudowne, co będzie tak idylliczne, że nazwali to po prostu rajem. This is what people have been talking about, something so perfect, something so idyllic, so beautiful that it's just been called heaven or paradise. Grecy, starożytni Grecy mówili o tak zwanym Elysium. The old school Greeks would call it something called Elysium. Będzie to miejsce, gdzie będą ludzie szczęśliwi, błogosławieni i zawsze zdrowi i radujący się. It's a place where people will be happy and blessed and it'll always be just an amazing place. Plemiona germańskie w dawnych czasach mówili o tak zwanej Walhali. The old school, the Germanics call this place called Valhalla. Valhalla. I mówili tam, że będzie to takie wspaniałe miejsce, gdzie wojownicy będą ucztować. And it's about a wonderful place where all the warriors are going to be feasting and celebrating. Każdego dnia będą zażywali sportów i polowań. They're going to be doing sport and they're going to be doing hunting.
Powiem wam, że muzułmanie nawet do dzisiejszego dnia mają także swoją tęsknotę. Muslims to this day also have this longing, this place. Oni wciąż wyglądają za takim pięknym ogrodem. They're still looking, longing for this beautiful garden. I muzułmanie mówią, że w tym ogrodzie będzie bardzo dużo jedzenia i bardzo dużo pięknych dziewcząt, które będą kochać. And in this garden there's going to be lots and lots of beautiful food and lots of beautiful women that they're going to love. I będą im te kobiety służyły. And those beautiful ladies are going to serve them. Wiecie, wiele ludzi próbowało jakoś określić te marzenia. Many people have tried to describe this longing. I wszyscy w końcu zdecydowali, że to jest nic innego jak raj. And everyone's decided that this is nothing more than heaven or paradise. No dobrze, to powinno nam być bardzo dobrze już znane. So this should be very well known to all of us. Dlatego, że ci, co byli tutaj w ubiegłym tygodniu w sabat, because those who were here last week on Sabbath, to zauważyliście, że mówiliśmy o tym, jak się dostać do tego nieba. Then you noticed we talked about how we can actually get to heaven. I mówiliśmy o warunkach, a wszyscy się zgadzali, w związku z tym wszyscy są już w niebie. And we talked about the conditions, but we realized that everyone's already in heaven. Yeah, correct? A, tylko niektórzy się uśmiechają. Only a few people smiled. A reszta co, nadal jest na ziemi? And the rest where we're all here still on earth? Wiecie, że kiedy mówimy na temat nieba, to mówimy nie tylko o czymś fizycznie. You know, when we talk about heaven, we're not just talking something in the ale physical. Ale o czymś, co stało się tutaj w naszych myślach. But also something that happened in our minds. Pojawiła się jakaś naturalna tęsknota, która powoduje, że czujemy się jak w niebie. It's something about a natural longing in our minds that makes us feel like we're in heaven. Jeśli miałbym zrekapitulować to nasze ostatnie studium tydzień temu, if I can just condense our last week's study from a week ago, to powiedziałem wam o pięciu krokach do nieba. Then I told you about the five different like steps. I powiedziałem wam, że pierwszy krok, który musimy zrobić, to jest wiara. Musimy uwierzyć. So the first one that we must believe. Ale zauważyliście, co podkreślałem wielokrotnie tydzień temu. You remember what I was underlining or emphasizing last week? Nikogo z nas nie stać na wiarę. None of us are able for this faith. W związku z tym Pan Bóg wychodzi nam naprzeciw i daje nam w prezencie wiarę. So that God meets us from the front and he gives us the gift of faith. Mówiliśmy o drugim kroku, który musimy zrobić. Second gift, our second step that we needed to talk about. I ten drugi krok nazywa się po prostu tak prosto i musimy pokutować. The second step is we must repent. Albo inaczej upamiętać się, jak to powiedziałem. Or we need zreflektować. We need to reflect on what we've done and to repent. Tak więc jeżeli pokuta będzie naszym udziałem w życiu, so if repenting is part of part of our lives, to nie będzie wynikiem tego, że ktoś z nas wpadł na taki pomysł. So it's not because one of us has just fallen onto this amazing. Dlatego, thought, że nikt z nas nie potrafi pokutować. Because none of us are technically able to repent. Jeśli pokuta, naprawdę szczera pokuta pojawia się w naszym życiu, if sincere repenting comes in our lives or is in our lives, to gwarantuję wam na 1000%, że jest to dar Boży. Then I can guarantee you to 1000% that it's a gift from God. A skoro mamy już drugi dar Boży, to znaczy, że chyba najbardziej zainteresowaną istotą we wszechświecie, żebyśmy byli w tym niebie, to jest Pan Bóg. So in a sense, it's a second gift from God. It's the most important thing that who wants us to be in heaven is God himself wants us to be there. Dlatego mówiłem wam o trzecim kroku, który musimy zrobić, żeby się dostać do nieba. So then I talked about a third step that we need to do to get to powiedziałem wam, że to jest wyznanie naszych grzechów, albo inaczej spowiedź. That's where we need to confess our sins. A więc, jeżeli będziemy chcieli się wyspowiadać, to strasznie ciężko nam to wyjdzie przez gardło. So if we want to confess our sins, that's going to come out of our mouths very, very in a challenging way. Dlatego, że jest to strasznie trudne dla nas. It's a very hard thing to do for us. Wiecie, wyspowiadać się oznacza nic innego, jak przyznać się do winy. When you confess something, it means that you are confessing to guilt. A przecież tego nikt z nas nie lubi. And none of us like to do that. A jeśli nikt nie lubi, dlatego tak rzadko nam to wychodzi. Nie tylko względem innych ludzi, ale przede wszystkim względem naszego Boga. W związku z tym nawet i o to musimy prosić Pana Boga, żeby nam dał zdolność do tego. I z łatwością zauważymy, że to jest także dar od naszego Pana. Ale ponieważ tak jak czytaliśmy teksty z proroctwa Jeremiasza, że tak jak pantera nie zmieni z koloru swojej sierści, tak jak murzyn nie zmieni koloru swojej skóry, tak my nie potrafimy zmienić się. As we read in the book of Jeremiah, as a leopard can't change its spots, and as a person can't change their skin color, so we can't change who we are.
A skoro nie potrafimy, to musimy się urodzić na nowo. And because we can't do it, we need to be born again. Dlatego Bóg mówi o tym, że musimy się urodzić na nowo. So then God says we must be born again. Nowonarodzenie jest krokiem nieodzownym, koniecznym dla zbawienia. Rebirth is a vital part of salvation. I tutaj wcale wam nie muszę powiedzieć, żeby się na nowo narodzić, to jest dar Boży, a nie nasz. And this, I don't have to tell you that to be reborn is a gift of God. It's not something of us. No i w końcu mówiłem wam o ostatnim kroku. And then I told you about the last step. I mówiłem, że ostatni krok jest owocem tych czterech poprzednich. And the last step is the fruits of the first four steps. Jeśli wierzę, if you believe, jeśli pokutuję, if you repent, jeśli spowiadam się, wyznaję grzechy, if you confess your sins, jeżeli jestem już na nowo narodzony, if you are born again, to staję się po prostu posłuszny. Then we must obey. Posłuszny nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że nie potrafiłbym zranić kogoś, kto mnie tak umiłował. Obey not because we have to, but because we don't want to hurt the person who has loved us so much and who saved us. I podkreśliłem to ostatnio na czerwono, na zielono, na czarno, na niebiesko, we wszystkich kolorach. And I've highlighted this in red, black and blue and in every color last week. Że posłuszeństwo jest też darem Bożym. That obeying is also a gift of God. Tak więc, jeżeli komuś naprawdę zależy, aby być w niebie, so if someone is, really wants to be in heaven, to bądźmy w dobrych relacjach z naszym Bogiem, z naszym Zbawcą. Let's have good relationship with our God, with our Savior. To wydaje się paradoksem, że wielu ludzi rezygnuje z nieba, bo nie potrafią tam sami się dostać. Seems like a bit of a paradox that so many people are resigning themselves from heaven because they feel they can't get there. Jeśli mamy takiego Boga, który zrobił wszystko, abyśmy się w tym niebie mogli znaleźć. We've got a God who's done absolutely everything so that we can get to heaven. No to powstaje proste pytanie, po co tam mamy być? So then there's a simple question. So why do we want to be in heaven? Wiecie, swego czasu, to było szereg lat temu, zrobiłem sobie taką ankietę, której było szereg pytań stawianych przeze mnie ludziom. A while ago, about 4 years ago, I created a bit of a pamphlet, a leaflet, where I was asking people some questions. Założyłem, że nie będę pytał niewierzących. I wanted to make sure that I wasn't going to ask non-believers. Założyłem nawet, że będę pytał tylko wierzących w to, że Jezus przyjdzie, aby nas tam zabrać. These questions I was only going to be asking to people who believe that Jesus is going to come back to take us. I wiecie, że tacy, którzy wierzą, że Jezus przyjdzie, aby ich tam zabrać, nazywają się adwentystami. We know that those people who believe that Jesus is going to return to take us back, they're called Adventists. W związku z tym powiem wam, jakie uzyskałem odpowiedzi. Let me tell you now what answers that I arrived. O pastorze, ja bym chciał być w niebie, dlatego że no Jezus obiecał, że będę. No to nie wiecie, jak obiecał, to tak już będzie. Pastor, I'd like to be in heaven because Jesus promised me that I'm going to be in heaven. To nie jest obojętny argument. It's not a pointless argument. To jest bardzo ciekawe, że jeśli wszyscy czujemy się dziećmi wobec Boga, it's very important that if we all feel like we are children of God, to jest to zupełnie naturalną rzeczą, że jeśli ktoś nam jako dzieciom coś obiecał, to choćby to miały być tylko lody, to nie damy żyć, póki tych lodów nie zjemy. So it's interesting to see that if someone's promised us something, even if it's just a simple thing like ice cream, we have to get that ice cream if it's been promised to us. Zatem to jest dobry argument, że chcę tam być. But this is a good argument that we want to be there. Chociaż mnie do końca to nie satysfakcjonowało. Although I wasn't completely satisfied with it. Więc pytając dalej, ludzie dali mi jeszcze inny powód. So I asked further and I got some more answers. Powiedzieli mi, że chcą być w niebie z ciekawości ze względu na to nowe Jeruzalem, które tam będzie. They said that they want to be in heaven just out of curiosity to see what the new Jerusalem is all about. Sądzę, że nie muszę wam wiele opowiadać na ten temat, bo już kiedyś pastor Skrzypaczek miał tutaj kazanie na ten temat. I know that I don't have to tell you too much about this because a while ago pastor Skrzypaczek talked about this very topic. Nie wiem, jakie to wrażenie na was zrobi, jeśli wam powie, że tam będą ulice ze złota. I don't know what impression it made on you, but when he said that there's going to be streets made of gold. Nie ma takiej radości. No, widocznie macie złota wystarczająco w domu. It's like everyone's got plenty of gold at home. Powiem wam, że tam będą cenne kamienie. There's going to be expensive gemstones. Oh yeah, to jest. I wanted to change the language. Automatically. Zapomniałem zabrać ze sobą, bo mam cały zestaw tych kamieni, o których czytamy w Księdze Apokalipsy. I have a whole bunch of these stones that we will read about in the Book of Revelation. Jednym słowem powiem wam, że tam będzie bardzo kolorowo. In one word, it's going to be very colorful there. Powiem wam, że tam będą perłowe bramy. There's going to be gates or made of pearls. O, może dlatego niektórzy lubią. Maybe this is why people wiecie, like nie tak dawno ktoś mi powiedział, że cieszę się, że w niebie będzie 12 bram.
Someone a while ago said to me that I'm very happy that there's going to be 12 gates in heaven. Trochę zdziwiony byłem, dlaczego się cieszyć z tych bram. I was a bit amazed and I said, well, why are you going to be happy there's with the gates? Wiecie, jaką odpowiedź uzyskałem? Do you know what answer I received? Bo zawsze będę przechodził przez taką, przez którą nie będą przechodzić ci, których nie lubię. Because as someone said, I'm always able to enter in through a gate where people I don't like won't be entering through that particular gate. Mogę wam zagwarantować, że jeśli ktokolwiek jest na ziemi, którego nie lubicie, I can tell you that whoever's going to be on earth here of a person that you may not like, to mam wielkie wątpliwości, czy wy się tam znajdziecie. I've got grave doubts as to if you're going to be in heaven. Bo tam się wszyscy będą lubić. Because everyone's going to be liking each other in heaven. I wszyscy będą się kochać. Everyone's going to love each other. Zatem, moi drodzy, tych 12 bram perłowych to też nie jest aż takie, co by mnie tak bardzo przyciągało. So these 12 gates, this isn't something also that's not a close deal closer for me. Ktoś mi w związku z tym powiedział, ale tam będzie cały mur tego miasta z jaspisu. But someone also said that there's going to be a whole wall of this city that's made out of jasper. Jasper. Tak więc, moi drodzy, jest to wielką atrakcją dla was? Is this a big attraction for us? Wiecie, Jan szukał określeń na to, co mu Bóg objawił. John was looking for describing words for what God has revealed to him. I żeby to naprawdę zabrzmiało w uszach wszystkich, czy czytelników wszystkich. And in order for this to ring in a good way for all of the readers, the people he was writing to. Używał takich słów, jakie były najcenniejsze w jego rozumieniu. He used the words which were the most valuable in his understanding, his vocabulary. Bo szczerze wam powiem, że ja wolę chodzić po zielonej trawie niż po złocie. Because let me tell you, let me be honest, I prefer to walk on green grass than walk on gold. Dlatego rozumiem jedną rzecz z tego opisu. So I understand one thing from this write-up. Że tak będzie, tam będzie tak cudownie, że przekracza jakąkolwiek moją wyobraźnię. It's going to be so amazing there that it goes beyond our wildest imagination. I w tym momencie nawet ta cudowna, miękka, zielona trawa będzie dla was jak złoto. And that's why in this case even the most beautiful green grass is going to be like gold. Tak więc byli ludzie, którzy mi powiedzieli, że z ciekawości dla Jerozolimy. Inni powiedzieli mi, że chcą tam być w niebie, dlatego że tam będzie drzewo życia i będzie woda życia. Another answer that I got, they want to be there because there's going to be the tree of life and the water of life. No to ma wartość dla mnie znacznie większą. Yeah, this has got a slightly more value to me. Wiecie, drzewo życia gwarantuje, że będziemy wciąż żyli. The tree of life is telling me that we're going to continue living. Mnie się życie podoba. I like life. Ja nie wiem jak wy, ale mnie się podoba życie. I don't know about you guys, but I like life. Ono mi się podoba nie ze względu na problemy, których też mam wiele. I don't like it because of all the problems that I might have. Ono mi się podoba z tego powodu, że wiem, że mój Bóg stworzył mnie do życia, a nie do umierania. But I like it that my God designed me for life and not death. Tak więc, jeżeli będzie drzewo życia, które może przedłużyć to moje życie do wieczności. So if there's going to be a tree of life there, which is able to then extend me and to eternal life. Jeżeli równocześnie to drzewo będzie mi stale przypominało, że jest to dar dla mnie od Boga, a nie moja zasługa. This tree is going to continually remind me that it's a gift of God and not something that I earned. To ten argument zaczyna do mnie przemawiać trochę mocniej. So this argument is starting to speak to me a bit more. Woda życia to także. The water of life is also the same. Wiecie, to są wszystko przepięknie wypowiedziane słowa, które mówią o tej idylicznej atmosferze w niebie. These are all beautiful words which is describing this idyllic atmosphere that's going to be in heaven. No, ktoś mi powiedział, ja chcę być w niebie, dlatego że tutaj choruję często, a tam nie będę chorował wcale. But someone also said that, you know, here on earth I get sick a lot and I know in heaven I'm not going to be sick at all. To jest niezły argument. It's not a bad argument. Szczególnie wtedy, jeśli nam coś strzyka z tyłu, czy w krzyżu i nie wiemy, co robić. Particularly if, you know, someone, you know, tweaks something in their back and they don't know what to do. Tak, to jest piękna obietnica. This is a beautiful promise. Zwróćcie uwagę, że ze Słowa Bożego możemy znaleźć niekończącą się listę obietnic, dlaczego tam i jak to tam będzie. We can find in the Word of God an endless list of amazing things that are going to be in heaven and what it's going to be like there. Jest tylko jedna rzecz, która najbardziej mnie fascynuje. It's only one thing that fascinates me the most. I równocześnie trochę smuci. And at the same time it makes me a little bit sad. Dlatego, że prawie ta odpowiedź w moich wywiadach z ludźmi padała jako najrzadziej. Because this answer that I received from these questions to the people, this is the my least received answer. Jest to, chcę być w niebie, bo będzie tam mój Jezus. And it's, I want to be in heaven because that's where my Jesus is. Ma to dla was znaczenie? Does this have any significance for you? Ja zdaję sobie sprawę, że znaczenie tego może się brać tylko z jednej rzeczy. I know that the meaning of this can only be taken from one thing. Na ile znam mojego Jezusa dzisiaj tutaj? How much do I know my Jesus today here?
Nie da się go znać, jeśli nie mamy dla niego czasu. How much do you know him if you don't have time for him? Jest rzeczą niemożliwą, żeby wiedzieć, kim on jest, jeśli na co dzień nie modlę się do niego, nie myślę o nim, nie marzę o nim, nie tęsknię za nim. It's impossible to know who he is if we don't spend time with him every day, we don't pray to him, we don't think about him, we don't dream about him. Dlatego ten argument dla mnie jest najważniejszym argumentem. So this argument for me is the most important argument. Wiecie, zastanawiałem się w tym tygodniu, studiując lekcję szkoły sobotniej, jakie będzie moje pytanie do Jezusa, pierwsze, które mu postawię. I was thinking this week as I was studying the Sabbath school lesson, what is going to be my first question to Jesus when I see him? Gdybyście mieli dzisiaj okazję postawić pytanie Jezusowi, dzisiaj, nie dopiero w przyszłości, jakie byłoby wasze pytanie? If today you had the opportunity to ask Jesus your first question, not in the future, but today, what would be your question? Wiecie, skąd mi się wzięło to myślenie? You know where I have that I got this idea from. Bo lekcja nam cytuje, że w Biblii znajduje się wiele miejsc, gdzie ludzie pytają, Boże, jak długo jeszcze? Because we know that in the Bible, there's lots of places where people would ask God, you know, God, how long still do we wait for? How long for? Ale powiem wam, że moje pytanie byłoby inne. But my question would be much different. Moje pytanie byłoby, Panie, dlaczego Ty mnie tak ukochałeś, że ja dzisiaj robię to, co robię? My question would be, why? God, why have you loved me so much that today I'm doing what I'm doing? Że nigdy mi się to nie znudziło, chociaż jestem już 45 lat pastora. That I've never gotten bored of this, even though I've been a pastor for 45 years. To będzie pytanie moje do Jezusa, Panie, co jest takiego we mnie, że Ty mnie wybrałeś. That's the question I'm going to have for Jesus. God, what is it about me that you chose me? I to prowadzi mnie do jednej ważnej rzeczy. Jakie to będzie to życie w tym niebie, kiedy będę z Jezusem? And this brings an important question is, what kind of life are we going to have in heaven when we're going to be with Jesus? Spróbujcie trochę pomarzyć. Imagine this, dream about this for a little bit. Dlatego, że to bardzo ważne, jakie to będzie życie. It's very important what life is going to be like. Słowo Boże nam podpowiada znowu coś, co jest nam naturalny sposób niezwykle potrzebne. The Bible is also telling us about something which is is also very, very important for us. Po pierwsze, będzie to życie całkowicie bezpieczne. Firstly, it's going to be life there is going to be absolutely safe. Wiecie, w Księdze Objawienia w 21 rozdziale jest jeden ten 27 werset, który jest bardzo ciekawy. In Revelation chapter 21 verses 27 it talks about this in a very important way. Posłuchajcie, bo to jest triumfalny tekst. Let's listen to this because this is a triumphant text. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. But there shall be no means, there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. To jest cudowna obietnica. This is a beautiful promise. A zauważyliście te cechy, które tutaj są wymienione? Did you notice the qualities or the characteristics that were labeled out here? Nic nieczystego. Nothing that defiles. Oczywiście, że mam przed sobą tylko takich absolutnie czystych, krystalicznie ludzi. Of course, in front of me, I've only got the most beautiful, crystal clean people. Gdzie wasze uśmiechy? Where are your smiles? Macie z tym problem? Do we have a problem with this? Zwróćcie uwagę, że tam jest powiedziane, nikt, kto czyni obrzydliwość. No one that causes an abomination. A wiecie, co to znaczy obrzydliwość? We know what an abomination means. Wszystko to, co jest dokładnie na odwrót, niż Bóg by uczynił. Everything that is in the exact opposite of what God does. No gdzie wasze uśmiechy zadowolenia? Where are your smile now? Tam jest powiedziane, nikt, kto kłamie. Also says, no one who lies. Co z uśmiechami w tej chwili? What about your smiles now? Jak się czujemy? How do we feel? Rozumiecie, dlaczego niebo może być powodem takiej wdzięczności i radości do Boga? Do you understand why heaven can be such a place of gratitude and happiness towards God? Tam będą tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. There's going to be only those who are written in the Lamb's Book of Life. A teraz są uśmiech? And now there's smiles? Macie wątpliwości? Do we have doubts? Tego się nie kupuje. Nie kupuje się these, tego. You can't buy this. Tego się nie załatwia po znajomości. You don't get this by people that you know. To jest dar, który każdy z nas otrzymał. This is a gift that each one of us has received. Na ile łatwo nam jest odrzucić go na bok? How easy it is for us to throw this on the side? Pomyślcie, drodzy.
Doświadczenie bezpiecznego życia w niebie musi się zacząć dzisiaj, tutaj na ziemi. Think about it. Experience of a safe time in heaven starts here today. No, powiem wam, że tam w niebie druga rzecz, jaka będzie, to będzie zdrowie psychiczne i fizyczne. Second thing in heaven, there's going to be health, both mental health and physical health. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo potrzebne dla nas. This is very, very important for us. O fizycznym nie muszę wam wcale mówić niczego. Physical health, I don't even need to talk about. Ale o tym psychicznym. But mental health. Które powoduje, że nie mamy niepokoju. Which causes us to not have peace. Wiecie, zdrowie psychiczne uwolni nas od jakiejkolwiek depresji. Mental health can cause all sorts of depressions. Od jakiegokolwiek stresu, który przechodzimy. The stresses that we experience. Jakże że nam tego bardzo potrzeba. How much do we need this? Dzisiaj naukowcy przyznają wszyscy, że jedną z najtragiczniejszych chorób człowieka na Ziemi to jest przede wszystkim stres i depresja. Researchers and people who undertake all these studies say that stress and depression is one of the worst things for mental health. Zwróćcie uwagę, że stres i depresja to są rzeczy, które powodują potem dopiero choroby serca, raka i wszystkie inne. Stress and depression is something that later on can cause things like, you know, cancers and other physical illnesses. Jak doświadczyć możemy tego tam, jeśli nie nauczymy się doświadczać tego dzisiaj, tutaj? How can we experience that up in heaven if we can't experience it here on earth? Wybrałem do tego tekst z Ewangelii Jana 14 rozdziału. I chose the text for this, John chapter 14, verse 27. Być może niektórzy z was kojarzą, że Jan 14, 27 od razu, momentalnie wiecie, co tam jest napisane. Some of you might know that John 14, 27, you'll know straight away what's written in there. To są słowa Jezusa. It's the words of Jesus. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Jakie to ważne, moi drodzy, abyśmy doświadczyli tego tutaj, tego pokoju. How important is it for us to experience that here, this peace here? Skąd możemy wziąć taki pokój? Where can we get this peace from? Z pamięci przypomnę wam tekst Rzymian 5:1. Romans 5:1 says this. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Justified by faith, we have got peace with God. To jest sposób, w którym możemy znaleźć pokój. That is the way that we can get peace. Co tam będzie jeszcze w niebie? What else is going to be in heaven? Pełnia miłości, tak to nazwałem. It's going to be a fullness of love. I zdecydowałem się zacytować tekst, który był tekstem mojego nawrócenia. And I wanted to quote to you the text which I had when I was converted or when I found Jesus. Muszę wam powiedzieć, urodziłem się jako jedynak. I want to tell you, I was born as an only child. I takim już zostałem do samego końca, tylko dlatego, że mój ojciec zmarł bardzo wcześnie i mama nigdy nie weszła w kolejny związek. And I stayed an only child because my dad passed away when I was very young and my mom never remarried. Mama troszczyła się wraz z babcią o mnie tak bardzo, żeby zrobić wszystko, żeby miał to, co trzeba, żeby mnie wykształcić, wychować. To robiły. My mom and my grandma looked after me in absolutely every way to raise me so that I can be the person who I am and education, everything. Zatem wszystko, co ja robiłem, to traktowałem to jako coś, co mi się należy. So everything that I did, I treated it like something that I deserved. Miałem nawet argumenty na to. I even had arguments for this. Po pierwsze, byłem jedynym dzieckiem. I was the first child. Po drugie, to było ich obowiązkiem. It was their responsibility too. W związku z tym, komu miały dać, jak nie mnie? And who were they going to give it to, if not to me? Do czasu, aż się zderzyłem, i było to w Anglii, z tekstem Rzymian 5:8. Till the time that I collided with, I can say, with the text in Romans chapter 5, verse 8, and this is in the UK that I experienced. Niektórzy na pewno dobrze znają ten tekst z pamięci. Some of you might know this text very well from memory. Zacytuję go znowu z tego nowego przekładu, tak zwanej Biblii Toruńskiej. And I'll read this again from this new translation of the Biblia Toruńska. Lecz Bóg dowodzi swej miłości wobec nas, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. But God demonstrates his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. To jest takie cudowne. This is something amazing. Nie musiałem być ani o jeden promil lepszy. I didn't have to be even one iota, one small bit better. Nie musiałem być ani trochę starać się, ani trochę o to, żeby udobruchać zagniewanego Boga. I didn't have to try any more to try and appease an angry God.
Mój Bóg po prostu zdecydował się umierać za mnie w momencie, kiedy niczym na to nie zasłużyłem. My God decided to die for me in a moment when I did nothing to deserve it. Źle powiedziałem, nadal nie zasługuję. Yeah, I said it wrong actually, and I continue to not deserve it. Ale umarł za mnie. God died for me. I to zmieniło wszystko. And this changes everything. To przyniosło mi tyle miłości. This has brought me so much love. To przyniosło mi tyle ciepła i bezpieczeństwa. So much warmth and safety. Tyle pokoju, którego potrzebuję. So much peace that I need. I tyle wdzięczności, która się pojawia. And so much gratitude that shows. I tam na pewno będziemy doświadczać na co dzień pełnię łaski. And there we're going to experience on a daily basis this fullness of grace. Nie umieściłem tu żadnego tekstu biblijnego. I don't have any Bible text for this bit. No bo musiałbym pewnie pół Biblii umieścić. Because I'd probably have to read half the Bible to you. W związku z tym chcę wam tylko powiedzieć jedno. So with this I just want to tell you one thing. Czasami zauważam, że niektórzy ludzie myślą o łasce jako czymś, co mi się należy. Sometimes people think about grace is something like what they deserve. Nigdy nie zapomnę, jak pewnego razu chodziłem od domu do domu ulicami Wrocławia w Polsce. I'll never forget when I used to go door to door on the streets in Wrocław. Wszedłem do jednego domu, gdzie mężczyzna przyjął mnie bardzo chętnie. I entered into a certain home where a gentleman welcomed me in. Usiedliśmy razem, a ja zacząłem z radością dzielić się z nim moją wiarą, moim przekonaniem, moją miłością do Chrystusa. Came in and we sat down together and I started to share him with my love and my joy and my happiness and peace for Christ. I powiem wam, że w pewnym momencie zadziwił mnie ogromnie swoim komentarzem. And in a moment he amazed me with a specific comment that he made. Powiedział do mnie: młody człowieku, ty w ogóle nie rozumiesz, co to jest łaska. He said, young man, you completely do not understand what is grace. Powiedziałem na to: ale ja chcę zrozumieć. And I told him, but I want to understand. To ja ci powiem, jeżeli cały miesiąc ciężko pracujesz. Let me tell you, if you work hard for an entire month. I na koniec miesiąca idziesz po pensję. And at the end of the month, you go to collect your paycheck. I nie masz pewności, czy ci ją dadzą, czy nie dadzą. And you're not sure if you're going to get it or if you're not going to get it. To jak ci ją dadzą, to jest łaska. If you get it, then that's grace. Nie mogłem się z nim ani w jednym momencie zgodzić. I couldn't agree with him there for even one of those moments. Ale nie dało się go przekonać. But I couldn't convince him. Mówiłem mu, że łaska jest czymś absolutnie niezasłużonym. I told him that grace is something that's completely undeserved. Mówiłem, że łaska jest tylko darem. That grace is a gift. Co byście powiedzieli takiemu człowiekowi, który nadal twierdzi, nie, łaska jest czymś, na co ja muszę ciężko pracować? What would you tell a person who's continuing to say that no, grace is something that you have to continually work hard for? W końcu poddałem się i powiedziałem to, życzę panu wszystkiego dobrego. Eventually I had to give up and just say, look, I wish you all the best. Niech pan pracuje, ale obawiam się, że łaski nie będzie. May he continue to work, but I don't think that there'll be grace. Tylko z jednego powodu, że pan łaski nie chce. Only because this gentleman, he doesn't want grace. A jak jest z nami? How is it with us? Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie coś od tak z łaski? Are we ready to receive something that's like grace? Czy być może odpowiadamy na to tak, jak wielu ludzi w Polsce mówi, łaski bez? Or do we reply like a lot of people in Poland do, with no grace. No grace? Chciałbym was zachęcić na koniec do marzenia. I want to encourage you now at the end to imagine, to dream. Marzenia o niebie. To dream about heaven. Wiecie, próbowałem sobie to uzmysłowić, co tam jeszcze będzie dla mnie. Try to imagine also what else is going to be there for me. Zauważyłem, że będą trzy rzeczy bardzo ważne. There's going to be three things that are very important. Oto pierwsze, to są nagrody za służbę duchową. First bit is there's going to be rewards for spiritual service. Tak, Bóg chce nas nagrodzić. God wants to reward us. Wiadomo, że nawet ta najlepsza służba jest Jego darem dla nas. I know that even the best service that we is His gift for us. Ale Bóg lubi taką zamianę. But God likes this exchange. Jak Ty mi dasz szczerze wszystko, co jest niczym faktycznie. If you give me genuinely everything, which essentially is nothing. To ja Ci dam więcej, co jest wszystkim. Then I'm going to give you more of what is absolutely everything. Tak więc nagroda za służbę duchową będzie nagrodą dla zdobywcy dusz. So the rewards for spiritual service is essentially comes down to the soul winners. Daniel pisze w 12 rozdziale o tym, że ci, których innych prowadzą do Boga, ci będą nagrodzeni. Daniel chapter 12 verse 3 talks about that those who are bringing others towards God, they are the ones who are going to be rewarded. Przeczytajcie sobie ten tekst znowu sami w domu. Read this text for yourselves at home. To będą nagrody dla tych, którzy są pokornymi sługami. There's going to be rewards there that are going to, that for people who are humble servants.
tymi, którzy po prostu podają ten kubek zimnej wody komuś spragnionemu. Those people who are just simply passing a cup of cold water to someone who is thirsty. Tymi, którzy nakarmią głodnych, którzy przyodzieją nagich. Those who are feeding the hungry, those who are clothing the naked. Tymi, którzy pocieszą tych w więzieniu i którzy wyprowadzą ich na wolność. Those who are going and spending time with those in prison and bringing them out for freedom. To będą nagrody za duchową służbę dla szafarzy. This is going to be rewards for the faithful stewards. Bóg powierzył nam niesamowite dary. God gave us some amazing gifts. Jak je wykorzystujemy? How are we going to use them? Czasami nie idzie nam to w absolutnie, w żaden sposób. Sometimes we don't use them at all in any way. Potrafimy coś robić, ale nie robimy. We can do things, but we don't. Cieszę się z dwóch braci, którzy potrafią budować i zdecydowali się pojechać do innego kraju po to, żeby budować. I'm happy for the brothers who have the talent and the skills to build and they go to other countries to go and to build for others. Cieszę się z tych osób, które kochają śpiew i w związku z tym włączają się do śpiewu, do chóru. For people who have the gift to sing and then because of this they're able to then join in and participate in singing groups and choirs. My będziemy mieli nagrody za dobre szafarstwo. We're going to have rewards for being faithful stewards. Nagrody będą za służbę duchową dla dobroczyńców, dla nieprzyjaciół. Rewards also going to be for the benefactors to enemies. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale czytamy na ten temat i Jezus mówi, że właśnie nieprzyjaciół nakarmisz, napoisz, to zobaczysz jak to działa. Luke 6:35 talks about how we give our food and drink to our enemies. A w końcu w drugim rozdziale listu do Rzymian znalazłem jeszcze jedną rzecz. And in Romans chapter 2 there's one more thing that it says. Nie wiedziałem jak to nazwać i nazwałem dobroczyńcy dla wszystkich narodów. I didn't know how to call it, so I called it the benefactor of all nations. Wiecie dlaczego? Bo tam jest napisane, że do wszystkich narodów pójdziecie, aby je ratować. Because here it says that you're going to go to all nations in order to minister. Tak więc to jest jedna grupa nagród za duchową służbę. So this is one group of rewards for spiritual service. Słowo Boże mówi, że tam w niebie będą nagrody dla tych, którzy byli wytrwali w cierpieniu. The Bible also talks about that there's going to be rewards for those people who were suffering. To są ci, którzy cierpieli bardzo mocno, ale zostaną wyróżnieni i będą szczególnie traktowani przez Boga. People who suffered and they are going to be in a way singled out and they're going to receive special rewards for this. Ale na koniec powiem wam, że tam będą jeszcze korony dla wszystkich. But on the end of this, I'll tell you, there's going to be crowns there for everyone. Nigdy nie nosiłem korony. I've never worn a crown. Faktycznie nawet nie lubię czapki nosić. To be honest, I don't even really like to wear hats. Tutaj w Australii to można nie nosić, ale wiecie, w Polsce to coś tam nakładałem na głowę wtedy, jak było zimno. Here in Australia you don't have to wear hats too much, but in Poland when it's cold you had to wear hats. Ale mogę wam powiedzieć, że te korony duchowe mnie bardzo cieszą. But these spiritual crowns, they make me very excited. Tam będzie korona niezniszczalna. There is going to be an incorruptible crown. Oznacza to, że nagrody, które Bóg przygotował dla zbawionych, będą takie, których już nikt nigdy nie odbierze. The rewards which God has prepared for his people, the rewards which will not be able to be taken away are incorruptible. Tam będą korony sprawiedliwości, na które tak pięknie, jak pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, oczekuje na wieniec sprawiedliwości. There's going to be crowns of righteousness which apostle Paul talks about. Tam zauważyłem, że będą także korony życia. There's also going to be the crown of life. Jakub o tym mówi i taką koronę otrzymamy. James talked about this and we're going to receive this crown also. I tam będą także korony chwały. And there's also going to be the crown of glory. Mówię o tym, abyście trochę pomarzyli. I'm telling you this so that you can dream, you can imagine. Abyście pomyśleli o koronach, które Bóg przygotował dla nas wszystkich. So you can think about the crowns which God has prepared for all of us. Pomyślcie o tych koronach niezniszczalnych. Think about these incorruptible crowns. O koronach sprawiedliwości. The crown of righteousness. O koronach życia i chwały. The crown of life and glory. One już są dla nas. They are there for us already. Pod jednym warunkiem. On one condition. Że będziemy strzec tych koron. At the crown, it should be guarded. To ciekawe, że Pan Bóg mówi poprzez Jana w Księdze Objawienia o tym, abyśmy strzegli swojej korony, żeby nikt jej nie zabrał. That God tells us through John in the book of Revelation to guard this crown so that no one can take it from us. Ale najpiękniejsze jest to, że te korony zostaną złożone u stóp naszego Zbawiciela. The most beautiful thing is that the crowns we're going to be received or given at the feet of Jesus. Moi drodzy, pomyślcie nad tym. Think about this. Czy będziecie gotowi, tak jak Ellen White w ostatnim rozdziale Wielkiego Boju pisze,
aby zdjąć swoją koronę i złożyć u jego stóp. Think about this. Are you able to, as Ellen White talks about in the final chapter of the Great Controversy, are you able to take off your crown and lay it at the feet of Jesus? Zupełnie nie rozumiejąc, dlaczego nam przyznana została korona? Completely not understanding of why we even received this crown. Może po to, aby powiedzieć, Panie, ja nigdy na to nie zasługuję. So that we can say that God, you know, I don't deserve this. Wiecie, nie jestem człowiekiem, którego można określić marzycielem. I'm not a person that you could label as a dreamer. Może to jest powodem, dla którego bardzo rzadko mi się zdarza, żeby o czymś nocą śnić. Well, maybe this is why it's very rare for me to have dreams at night. Ale raz tylko śniło mi się przyjście Pana. But once I had a dream about the second coming. W moim śnie nie widziałem twarzy Jezusa. In my dream I did not see the face of Jesus. Ale byłem świadomy tego, że właśnie jest to jego przyjście. But I was aware that this was in fact his second coming. Nagle zobaczyłem, że okno w moim pokoju się otworzyło szeroko. And then I noticed that the window in my room opened wide. I jakaś nadzwyczajna siła spowodowała, że zacząłem przez to okno wychodzić i unosić się ku górze. A very strong force picked me up and started raising me up into the sky. Uczucie było niesamowite. The feeling was indescribable. Nigdy nie zapomnę, że obejrzałem się tylko, czy mam obok siebie moją żonę i moje dzieci. I was just looking around to see if my wife and my children were next to me. Szedłem coraz bliżej Jezusa. I was going closer and closer to Jesus. I obudziłem się. And then I woke up. Dalej niczego, nic mi się nie śniło. I haven't had any dreams further from this. Ale może po to dostałem ten sen od Pana. But maybe this is there's a reason I got this dream. Abym marzył o niebie. So that I can dream, imagine about heaven. Abym wiedział, jak tam będzie. So I can know what it'll be like. Abym tęsknił za niebem. So I can long for heaven. Abym pragnął się tam dostać. So that I want to get there. I chciałbym wam życzyć, abyście też tak pomarzyli. And I want to wish you that you will also dream about this. Nigdy nie zapomnę, jak w 2000 roku po generalnej konferencji w Toronto, która się odbywała, wraz z bratem Markiem Smalcem powędrowaliśmy jeszcze na południe do Chicago. I'll never forget in Toronto after the general conference in the year 2000 with brother Smalec, we took a trip to Chicago. A wiecie, w Chicago mamy jednego brata w naszym zborze, który jest pilotem samolotu. And in Chicago there's a brother who's there in the church who is a pilot. Ma na imię Andrew. His name is Andrew. Zabrał nas. Powiedział, macie czas, jedziemy na wycieczkę samolotem. He took us for a trip. He said, you got time, let's go for a trip. Wynajął mały samolot na 4 osoby i lataliśmy nad miastem. He rented out a small plane for 4 people and we're flying above the city. Ale w pewnym momencie powiedział, czy czuliście już kiedyś stan nieważkości? He told us, have you ever experienced a feeling of weightlessness? Weightlessness, I w związku z tym zdecydował, że nam to pokaże, ponieważ powiedzieliśmy, nigdy nie mieliśmy takiego doświadczenia. He thought he was going to demonstrate this for us because we told him we've never experienced that feeling. Wtedy włączył pełną siłę silnika samolotu. Then he gave the engine everything that it's got. Pociągnął wolę całkowicie do siebie. He pulled the joystick completely to himself. I zaczęliśmy unosić się prawie że pionowo do góry. And we started to almost vertically climb. A kiedy osiągnęliśmy już maksymalny pułap dla tego małego samolotu, we reached the absolute max for this little plane, puścił wszystkie narzędzia i samolot zaczął spadać w dół. He let go of all of the instruments and the plane just started falling down. Przez pewien moment samolot był cięższy niż my, w związku z tym my unosiliśmy się trochę w górze. For a moment, because the plane's heavier than us, we felt like we were floating, we were raising up. Zapytał, no i jak? And he asked us, what do you think? Zawsze pamiętam, że mu powiedziałem, nieciekawe. I always remember that I told him, not too interesting. Ciekawsze było, jak się unosiłem. It was more interesting when we were climbing. Niechby Pan dał, abyśmy się wkrótce, kiedy przyjdzie, unieśli na jego spotkanie. May God give us when he comes back, we might be raised up towards him. Moi drodzy, dzisiejszy sabat kończy tydzień modlitwy. Friends, today's Sabbath is the conclusion of the week of prayer. Zdaje się, że w całym moim dzisiejszym wystąpieniu dałem wam mnóstwo intencji do modlitw. Today, throughout the presentation, I gave you lots of things that we could pray about. Już wiemy, jak tam będzie. We know what it's going to be like up there. Coś wybraliśmy, co nas najbardziej przyciąga. We chose something that is drawing us the most in. Czy jesteście chętni ku temu, abyśmy mogli modlić się teraz i poprosić Pana, by On sprawił, by to było naprawdę już wkrótce. Let us pray now together so that this can in reality be very soon. Everything.
Chciałbym zapytać, czy jest pośród was ktoś, kto chciałby bardzo Bogu podziękować za to, że takie obietnice nam zostawił. Let me ask you, is anyone here amongst us who would like to pray for the wonderful promises that God has given us? Jest ktoś taki? Is anyone here? Jest, jest. Darku drogi, przyjdź tutaj do przodu. Zapraszam ciebie. Come to the front, I invite you. Czy jest ktoś, kto chciałby prosić Pana w imieniu nas wszystkich o to, abyśmy prosili Go, by On stał się tym najbliższym przyjacielem dla każdego z nas? Is anyone here that would like to pray and to ask God that He becomes the closest one to us? Czekam na rękę. I'm waiting for a hand. Czy ktoś w naszym imieniu będzie chciał prosić Pana o to? Is someone in our name able to ask God for this? Na pewno ktoś jest. Tomku, ty jesteś. Moi drodzy, mam jeszcze jedno pytanie. Friends, I have one more question. Czy jest ktoś, kto chętnie pomodli się o to, aby Pan sprawił, byśmy w naszym życiu tutaj, teraz, zaczęli doświadczać nieba? Is there anyone who's willing to pray that for us in our lives here today, that we pray that we experience heaven? Przez taką łączność z Jezusem. Through this unity, this connection with Jesus. No proszę cię, Tomku, chodź tutaj do nas. Moi drodzy, friends, ci trzej bracia, ponieważ bracia się zgłaszali, nie siostry, these three brothers, because the brothers volunteered, będą modlili się w naszym imieniu. They're going to be praying on our behalf in our name. Dziękując Bogu za to, co obiecał. Thanking God for what He's promised. Prosząc Boga o to, abyśmy się wszyscy tam mogli znaleźć. Asking God that we can all find ourselves there. I prosząc Boga o to, abyśmy dzisiaj już doświadczali nieba. And asking God that we today can experience heaven. Chciałbym was zaprosić, abyście wszyscy powstali do tych modlitw. I invite you to stand for these prayers. I chcę teraz wręczyć mikrofon bratu Darkowi pierwsze, aby pomodlił się z nami wszystkim. And I'll invite brother Darek to pray first for us. Panie Boże Wszechmogący, przede wszystkim chciałem Ci podziękować, że jestem Twoim dzieckiem, że mam tak wspaniałą wizję, że zamieszkam w Twoim domu i będę się cieszył życiem wiecznym. Ojcze, ja też chciałbym się dołączyć do tej naszej wspólnej modlitwy i przede wszystkim uwielbić Cię, podziękować za to, że jesteś. Panie, proszę, daj, abyś Ty stał się moim najbliższym przyjacielem. Daj, abyśmy my chcieli być Twoim najbliższym przyjacielem. Aby pierwsza rzecz, kiedy otworzymy oczy każdego poranku, abyś Ty, Ojcze, był w naszych myślach i aby to odzwierciedlało nasze życie codzienne. Father in heaven, I'd just like to thank you for the gift of love that you provided for us through your son Jesus, and that we can experience your grace through your son Jesus. And Lord, I just want to pray that we can all meet you individually wherever we are, so we can experience heaven now today through your grace. And just pray that you come and meet us, and that we come and seek you out, so we can experience heaven today. Amen. Ukochany Boże, te trzy rzeczy są tak ważne w naszym życiu. Nasza wdzięczność za to, co obiecałeś i co zamienia się w realność naszego codziennego życia. Chcemy tam wszyscy się znaleźć. Tak gorąco proszę o to, abyś poprzez Twego Ducha dotykał naszych serc, abyś nas przemieniał,
Wśród nas jest wielu tych, którzy znają Cię już od dziesiątków lat. Ale czasami gubimy się mimo tego. I czujemy się wtedy zupełnie sami. Boże, pomóż tym osobom, aby odnalazły Ciebie. I przez to, aby nigdy w naszym życiu nie pojawiało się to, o czym ostrzegasz w 21 rozdziale objawienia, mówiąc o tym, że tam nic nieczystego, nic obrzydliwego, nikogo, kto kłamie, nikogo, kto czyni rzeczy niewłaściwe, tam nie będzie dla nich miejsca. A my wszyscy chcemy tam być. Drogi Panie, wśród nas są także i tacy, którzy studiują, poznają Cię i wciąż nie mają odwagi powiedzieć Tobie tak. A jest najwyższy czas, aby powiedzieli. Boże, gorąco proszę Ciebie o to, abyś dotknął serc Twoim duchem tych, którzy są pośród nas, którzy studiowali Słowo Twoje, którzy znają Twoją prawdę, ale jeszcze wciąż się wahają, wciąż mówią jeszcze nie jestem gotowy. Daj Panie, aby to się stało wreszcie. I gorąco proszę Ciebie o to także, Panie, abyś tych, którzy zupełnie odwrócili się od Twojej prawdy, a znali ją, przyprowadził z powrotem. W Twoje ręce polecamy się wszyscy, Panie. Wśród nas nie ma lepszych ani gorszych. Wszyscy jesteśmy na takim samym poziomie i z taką samą potrzebą. Dlatego błagamy. Przybliż nam niebo już teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego ukochanego Zbawcy. Amen.